Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Michał i witam was w kolejnym odcinku z MediEvil 2. Dzisiaj krótki wstęp, dlatego że jak widzieliście przed odcinkiem pojawiła się wstawka, która jest z wczorajszego streama z dnia 2 listopada 2021, gdzie to sobie nadrabiałem żyćka i przy okazji zdobyłem dodatkową fiolkę zdrowia, której zapomniałem poprzednim razem. I dzisiaj co? Dzisiaj co bierzemy na tapetę? W ogóle gadaliśmy z profesorkiem? Fortescue, well done, my friend. You thwarted Palethorn. Winston... Tak, chyba gadaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tak więc w takim razie zabieramy się teraz za nowy poziom. On się nazywa Kew Gardens. Tak? Dobrze mówię? Dobrze coś widziałem? Bo ta biała czcionka troszeczkę taka średnio widoczna, bym powiedział. Przynajmniej ja tak zauważam. Sorry za myszkę, jeżeli widzieliście, ale po prostu musiałem tutaj zobaczyć, czy aby na pewno wszystko dobrze się nagrywa, żeby nie było przypału. A ja nie chcę, że tak powiem, na przypale. Kew Gardens, okej, dobra. Ah, Amanda, it's a good thing our experiment in Greenwich turned up a page of the spellbook before that weird little skeleton monster chose to interrupt everything. Yes, master. I trust his demise was suitably unpleasant. Master, he proved to be quite a resilient foe. He managed to evade us. What? Good grief, man! What do I pay you for? The two of you are worse than useless. I just hope the spell's been a success, then I can dispense with your services. Okej, tak więc już wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia. Ogólnie to nasz czerwonoskóry antagonista i to nie jest żaden rasizm ani nic. Ojej, dynia. Zapomniałem kompletnie, że tutaj dynia jest. Wracając, nasz czerwonoskóry antagonista myślał, że tutaj jego przydupasy pokonały Daniela, a tutaj troszeczkę się zdziwił, nie żeby coś. Dobra, pogadajmy z Kacperkiem. The area is overrun with mutated plant life. It's bound to be one of Palethorn's evil schemes. Whatever he's up to, you've got to stop him. Okej, czyli musimy generalnie powstrzymać tych dyniogłowych tutaj cfelów. Mamy do tego oczywiście toporek, nie żeby coś. Nawet sobie będziemy używali tego toporku. Uwaga na dynię, bo te dynie będą nas zgniatać, a tego nie chcemy bardzo. O, co tu mamy? Patrzcie, czwarta mikstura, elegancko. O, widzicie? Na dwa hity jest. A przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, to są naprawdę już potężniejsi wrogowie. Ale muzyka tutaj jest dramatyczna, nie zapomniałem w ogóle, że taka muzyka tutaj leci, no nie? Ale tak jak mielibyśmy sobie porównywać tych dyniogłowych z części pierwszej, to oni tutaj są bardzo mocno zupgrade'owani, tak z tego co ja widzę. I tak zdobywamy antidotum, dlaczego? Ponieważ fabuła tego poziomu jest taka, że będziemy musieli zbierać antidotum, aby... ludzi, którzy zostaną opętani przez te dyniogłowe cosie, po prostu odpętać, można by powiedzieć. W sensie, żeby dynia z ich głowy zeszła. O, tak to może się wyrażę. I ogólnie pozdrawiam Krugera, bo miałem go pozdrowić wczoraj. I jest dzisiaj pozdrowiony na odcinku. Dobra. Jak pamiętacie, niedawno klucz zbieraliśmy. Więc teraz będziemy mogli dostać się do tych drzwi, które są tutaj zamknięte. Dobra, 50%. W ogóle to jest bekowe, że zaczynamy z 40% kielichu. Tak więc troszeczkę ułatwienie dostaliśmy już na początek tego poziomu. Jesteśmy teraz w szklarni. Coś ala szklarni bym powiedział. I tutaj mamy water tank, albo po prostu niebieskie koło. I to niebieskie koło się nam przyda do jednej rzeczy, ale zaraz zobaczymy do czego. Tak więc zobaczymy do czego będzie nam to potrzebne. Najpierw przejdźmy przez te drzwi. Właśnie antidotum musimy sobie ustawić. Gdzie to jest? Myślę, że tu sobie ustawimy. Tak jest. I będziemy sobie po prostu zmieniali L jedynką oraz kwadratem. Dla... Jeżeli nie chcecie za bardzo wchodzić w select i zmieniać broń, to po prostu zróbcie coś takiego. Czyli L1 i kwadrat i sobie tak możecie zmieniać. Bardzo fajny trik. Bardzo fajne ułatwienie swoją drogą. O! Szczerze te dyniogłowe kurde stwory są mega przerażające z tymi zębiskami ostrymi jak brzytwa. 56. Będziemy robili oczywiście wszystko, żeby zdobyć 100%, bo ja nie chcę akcji, żeby nie zdobyć kielichu, bo mi na tym za bardzo zależy. Tam na dole coś się dzieje, szybko biegniemy na ratunek. A jednak nie. Dobra, tutaj mamy... O kurde! Ała! Dobra, zarobiście. Jedną duszę żeśmy... Nie! Dobrze. Okej. Dobrze, jedna dusza albo po prostu jeden człowiek niestety został zagubiony. Ale tego, o to nie musimy się martwić. Bo z tego co wiem, z tego co mnie pamięć nie myli, oczywiście mogę się mylić, to tych dyniogłowych potworów będzie coraz więcej. Tak więc o to się nie musimy martwić. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, pamiętam, że tego poziomu nie lubiłem robić na live'ie. Teraz ten poziom wydaje mi się całkiem w porządku. Tak przynajmniej mi się wydaje, mogę się mylić. I zobaczymy jak tam pójdzie. Dobra, tutaj na dole już nic nie mamy do robienia, tak więc możemy sobie stąd iść. Idźmy sobie zatem. Idźmy w tę szczelinkę. Dokładnie. Zobaczymy co tu będzie. O! Tam mamy fontannę, żeby się wyleczyć, ale jeszcze z niej nie skorzystamy. Oczywiście, że nie. Okej, tu już mamy... Chodźcie tu, frajerzy. O Jezus Maria, druga dusza poszła. O nie, najgorzej. Chciałem ją uratować, ale kurde chyba topór ją za bardzo skrzywdził. I serio, ja teraz będę tracił procenty. Naprawdę. Ja pierdzielę. Kurde. Pilnuj się teraz z tym, naprawdę, bo jedna dusza to okej, mogłeś przeboleć, ale druga... Serio. Jezus Maria, dobra, niech będzie. Wyleczę się trochę. 56. Było 58, no. To trochę żeśmy sobie pofolgowali. Dobra, elo. A, 60. Mam nadzieję, że pod koniec poziomu będzie kurde spam tych kurde dyniogłowych frajerów. Coś tu mamy jeszcze? Czy nic? Dobra, jak się stąd dostać? Tędy się nie wydostaniemy. Jest tu jakieś przejście? Halo? Czy ja tutaj spadłem w taką totalną nicość i tyle? Jest tu drabinka jakaś? Ty, bez kitu? Jak ja stąd wyjdę? Teraz ja stąd nie wyjdę? Lol? A, tu jest, dobra. Jezu, nie zauważyłem tego, dobra. Never mind, idziemy dalej. Tutaj byliśmy, tu byliśmy. Już byłem przestraszony, że kurde mi się nie uda wydostać, ale bym płakał wtedy, ojeju. Dobra. Aby na pewno wszystko tu mamy zrobione, bo mi się coś wydaje, że kurde nie. Gdzieś to koło musimy wsadzić, ale gdzie? Wiem gdzie. Wiem gdzie. Ale jestem cymbał. Moi drodzy, przecież trzeba tutaj do góry iść. Tu przy okazji mamy troszeczkę cybulionów, a.k.a. troszeczkę kasy. I przecież tutaj trzeba pójść i teraz to coś zaatakować. Tego kwiata. A jak nie kwiata? Kurde, nie to. Tam było jakieś przejście z tego co pamiętam. A pamięć mam jeszcze chyba w miarę dobrą. Dokładnie, tu trzeba skoczyć. Tutaj, 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 tutaj do góry. Elegancko. Aha. Dobrze, dobrze, tutaj widzę, że roślinki szczelają. Nie szczelać do mnie, bo będę szczelał sam z toporku. Spadamy, spadamy i tu trzeba zielone wsadzić, tak? A my mamy niebieskie, dobra, to nie to. Ale tutaj można było chyba niebieskie wstawić, tak mi się wydaje, mogę się mylić. O nie! O nie! Nie to chciałem zrobić, kompletnie nie to. Ale creepy muzyka bez kitu. Znaczy fajna jest oczywiście, że tak, ale kurde creepy wciul jest, nie? Tak trochę budująca klimat bym powiedział, szczególnie, że już dwie dusze, kurde, dwóch ludzi żeśmy zaciukali. Przypadkowo. Daniel, nie odwalaj. Daniel Fortescue. O, tu mamy przy okazji kieliszek. Taka ciekawostka, jakby ktoś szukał, no to już wiecie gdzie jest kielich. Kurde, nie zlecisz w dół. Nie ma takiej opcji. Ale się zbagowałem. Ten odcinek może być trochę długi, ale postaram się, żeby nie był. Bo jednak trochę go montażem tutaj na pastwie. Znaczy na pastwie, Jezus Maria, jak to brzmi. Troszeczkę go zmontuję. Powycinam niepotrzebne rzeczy. Na przykład to bym wyciął. Ponieważ nie jest to coś wartościowego do takiego let's playa. A tylko jest to marna próba tego, że ja nie mogę doskoczyć. Gdzie mógłbym to teraz tak zrobić profesjonalnie. Tak więc tak. I będzie troszeczkę on zmontowany. Trochę sobie też zwolniłem miejsca na kamerce. Więc dlatego już nie będzie jakby problemu z miejscem. Bo stare jakby nagrania, czyli nagrania na przykład wczoraj już skasowałem z telefonu, bo przerzuciłem je na kompa w nocy. Haha, big brain, moi drodzy. Big brain. Dobra. Dobrze, idziemy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy. Potężna dynia nas skrzywdziła, trudno się mówi. Przechodzimy teraz tutaj, dokładnie. I tu mamy niebieskie? Gdzie tu jest niebieski zawór? Jest, niebieski, patrzcie na to. Water tank. I widzicie? I teraz zobaczcie. Widzicie to? Kwiatuszki. Kwiatuszki, moi drodzy, się pojawiły tutaj. Elegancko. No przyda się. Tutaj mamy oczywiście full. Dobra, nic więcej mi nie potrzeba. Teraz możemy się wrócić, bo ponieważ tam się pojawiły kwiatuszki. I nowa ścieżka, tylko pytanie, teraz chyba tędy spadamy, co? Bo tamta duża dziura nas by gdzie indziej zaprowadziła, tak mi się wydaje. No powiedzmy tędy, no, niech będzie. Niekoniecznie tędy chciałem iść, ale... wyleczymy się trochę chociaż. Przynajmniej już tą fontanę będziemy mieli z głowy. Ciekawostka. Tego nie powiedziałem, ale w MediEvil 1, kiedy wracałeś do poziomu, mimo że fontanna była już... z tego co ja pamiętam, była już zużyta, to ona regenerowała się z poziomu na poziom. Tutaj jest trochę inny system. Mianowicie jak już raz skorzystasz z tej fontanny i wyczerpiesz ją na maksa, to jak wrócisz do tego poziomu, to ona już nie będzie napełniona znowu, tylko po prostu będzie w takim samym stanie, jaka była po wyczerpaniu, czyli po prostu będzie pusta już. Dobra, kurde, wskacz tam, Daniel. Kurde, co ty odwalasz? O, dokładnie tak, o to chodziło. Idziesz do góry, ziomek. Odpalasz streama lada moment. Potem liczysz se zielone i wpierdzielasz se mielone. Dokładnie. I co tu mamy? Mamy tu zielone koło z kolei. Dobrze, przyda się. Cieszę się. Myślałem, że nie stracę, kurde, HP. Ale tu jednak się trochę przeliczyłem. Dobra, przynajmniej mamy troszeczkę tego uzbieranego. A też nie zapominajmy, że w następnym poziomie również... O! O kurde. Won, won. Won. 62. Widzę, że te kurde się na nowo będą pojawiać teraz. Bardzo dobrze. 64. I tyle? Dobra, na razie tyle. Myślę, że więcej nie potrzeba. Antidotum, oczywiście, że tak. I teraz sobie się przygotujemy przed następną konfrontacją. Bo ja tego tak nie daruję. Dobra, kwiatek się zesrał. Znowu. I teraz do góry. Tak więc... cięcie! No i jesteśmy, gdzie jesteśmy. Teraz tutaj oczywiście zielone koło. O, i teraz się tutaj kwiatki ładne pojawią. Elegancko, to mi się podoba. Dokładnie. Dobra, więc teraz możemy sobie skakać z kwiatka na kwiatek. Jak to brzmi, kurde, dwuznacznie. I mamy czerwone koło. I czerwone koło to już jest ostatnie koło, które będziemy mogli tutaj ogarnąć, żeby pojawiły się kolejne dyniogłowe stwory. Mam nadzieję, że naprawdę będzie mi starczyło do kieliszka, bo się troszeczkę zdenerwuję, jeżeli się nie będzie starczyć. Sorry za jeszcze raz myszkę, ale musiałem poruszyć w tym momencie. Była to dosyć ważna sprawa. A nie, po co ja tędy idę? Tędy już byłem. Nie rozumiem tego w ogóle kompletnie. Więc musimy teraz zejść w dół. Tak więc zrobimy trochę to na skróty. No może nie tak. O... no kurde, nie tak. Dokładnie. +1. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. I tutaj znowu mamy. Widzicie to? Patrzcie, kurde, trzeba to robić w miarę instynktownie. Dobrze. Dobrze, jesteś zdrowa. Dobrze. Czemu krzyczysz? Już jest w porządku. Jest! Uratowaliśmy wszystkich. Elegancko. Jezus Maria, ale na pełnej pompie żeśmy to zrobili, nie? Gdybym teraz ich nie uratował, to podejrzewam, że już bym miał po kieliszku, nie? Jak nic. Byłoby po kielichu. Dobra, jest spokój. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już chyba nie będzie tych dyniogłowych śmieci. Jest spokój, dobra. Jest. Z ulgą mogę odetchnąć. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Coś u góry, tak? O, mamy dodatkową Elkę, fajnie. Dobra, czyli teraz tak. Skoro tutaj jest spokój, to musimy teraz... o, właśnie, widzicie? Tutaj są te kwiaty, które nam tutaj drogę wskazały. Aha. Coś czuję, że... O, srebrna tarcza, elegancko. Coś czuję, że tutaj dymy będą. Więc się przygotuję na to. 5 kurde elek, elegancko. Dobra, i co tu będzie? Jest. Pojawiają się kurde śmiecie. A raczej dyniołaki się pojawiają. Mhm. Dawajcie. I co, to tak będzie się w nieskończoność pojawiać? Czy dopiero jak... A, musiałem podejść aż, a widzicie? ...78... 80, niedobrze, mało. ...84. Ale jest ich więcej trochę. Aż mi się kciuk trzęsie trochę, nie? Takie to są emocje. I tutaj nie zdziwcie się, że będą FPS-y spadać, dlatego że jest nawalone przeciwników. Kurde, ale mi... Jezus Maria! Ale mi kciuk skacze. Taki stres. Ja pierwszy raz coś takiego mam, żeby mi kciuk tak skakał. To nawet nie kciuk, to ręka cała mi skacze, drga się. Dobra, tu widzę, że dynia zniszczyła, ale... I co, to wszyscy są? Nic nie będzie dalej? No co wy, nie gadajcie, że to już koniec. To mi jednego dyniołaka zabrakło, mam nadzieję, że się któryś z nich pojawi tutaj. Proszę. Ej, ja nie chcę tak kończyć poziomu. Nie mówcie, że ja tak poziom skończę, ej. Bo ja zwątpię w to. Już żaden się nie pojawi? Serio? No weźcie respawn zróbcie. Tam coś jest. Jak tam przejść? Ty, może da się tam przeskoczyć jakoś? Da się na pewno. Może tam się ktoś pojawi wtedy. Ale byłoby fajnie, gdyby tam się pojawił jakiś przeciwnik. Dobra, spróbujmy. Wtedy byśmy mieli już full. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Spieprzyłem totalnie ten poziom. Ja nie będę już wracał do tego, do laboratorium profesora. Nie ma to kompletnie żadnego sensu. Zróbmy tak, ja tutaj skończę odcinek. Przejdę na szybko jeszcze raz ten poziom od początku do końca. I postaram się zdobyć kielich. Zobaczymy się wtedy w następnym odcinku, kiedy już będę zgarniał kielich. No nie ma to, mówię, najmniejszego sensu, bo ja i tak... No chciałbym zrobić 100%, ale nie mogę. Z jakiegoś, wiadomo, dziwnego powodu. W sensie już wiem z jakiego powodu. No ale no. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli wam się podoba odcinek. Dacie mi oczywiście o tym wtedy znać. Napiszcie komentarz, co sądzicie o MediEvil 2 i o tej lokacji, którą teraz zwiedzamy. I ogólnie o tym odcinku, co sądzicie. Widzimy się w kolejnych. Jeżeli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję, dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Tam Instagram, bo często informuję o odcinkach, jeżeli nie dochodzą do was powiadomienia. Grupa na Facebooka, na Discord, no generalnie jest w czym wybierać. Dobra, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.